Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie 9 minut na trzeci sektor. Staropolskie przysłowie ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka, wszyscy znamy doskonale. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat tego, komu mogą przydać się nasze małe pieniądze, czyli o kampanii jednoprocentowej. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pan Jerzy Rosa, kierownik działu wprowadzania danych w Urzędzie Skarbowym w Elblągu i Paweł Kulasiewicz, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od podstawowego pytania. Czym jest kampania jednoprocentowa? Kampania 1% to działanie, które organizacje pozarządowe, Rada Organizacji Pozarządowych, władze samorządowe prowadzą na terenie naszego miasta, zachęcając mieszkańców, podatników do przekazywania 1% swoich podatków od dochodu na organizacje pozarządowe, a szczególną troską staramy się zachęcić mieszkańców do tego, aby przekazywali na organizacje elbląskie. Mamy ponad około 45 organizacji, które posiada status pożytku publicznego i na te organizacje staramy się zachęcić mieszkańców, aby przekazywali podatek. Mhm. To strona organizacji pozarządowych. A czym jest kampania jednoprocentowa dla urzędów skarbowych? My jako urząd, tutejszy urząd skarbowy, staramy się wszystkim podatnikom, którzy do nas przychodzą, w jak najszerszym zakresie pomagać. Oczywiście my nie mamy prawa wskazywać jakiejkolwiek organizacji, bo tutaj decydująca rola jest klienta, który decyduje się na przekazanie 1% należnego podatku. My oczywiście w pełnym zakresie prowadzimy kampanię, gdzie na naszych stronach internetowych są podane informacje, gdzie można uzyskać dane dotyczące poszczególnych organizacji pożytku publicznego. Mamy też w urzędzie powywieszane informacje dotyczące tychże organizacji. Mamy też oczywiście wywieszone informacje i wskazówki, w jaki sposób, gdzie, w którym miejscu, ewentualnie w poszczególnych kodach formularzy zeznań te informacje zawrzeć. Ten 1% może być przeznaczony na cele społeczne. Pawle, jakie to mogą być cele? Komu możemy dać nasze pieniądze? Nie chciałbym tu teraz jakiejś kryptoreklamy wśród organizacji, ale organizacją pożytku publicznego, tak, które mają specjalny statut. Nie każda organizacja posiada taki statut. Trzeba spełnić pewne wymogi formalne, realizować działania w obszarach, tak, edukacji, pomocy socjalnej, pomocy społecznej, działań edukacyjnych, tak, wspierania różnych środowisk, grup społecznych, powiedzmy, tak. Są pewne obszary, na których realizując działania można otrzymać status pożytku publicznego. W Elblągu, jak już powiedziałem, to jest 45 organizacji. Organizacje, uzyskując w ten sposób środki, mogą przeznaczyć je na cele statutowe. To też jest ważne. One nie mogą przeznaczyć tak sobie na wszystko, co sobie życzą, na cele statutowe również, tak? Natomiast mogą dzięki temu swobodniej realizować swoje działania, bo nie na wszystko uda się pozyskać środki z funduszy grantowych, bo głównie organizacje pozarządowe utrzymują się właśnie z dotacji wszelkiego rodzaju na projekty, natomiast nie wszystko grantodawcy pozwalają finansować, tak? I czasami są takie wydatki, które ciężko jest, są niezbędne dla funkcjonowania organizacji. 1% pozwala na wspomożenie organizacji, na realizację działań, które wybiegają poza wyobraźnię grantodawców. No dobrze, 1% to tak naprawdę to jest niewiele, bo to jest powiedzmy około 30 zł, tak? Co takie 30 zł może zmienić w życiu po pierwsze organizacji pozarządowej, która go otrzyma, a po drugie skąd te pieniądze się biorą, skąd są wypłacane, jak to wygląda? To znaczy, no, nie można też jednoznacznie powiedzieć, że to jest 30 zł, bo rzeczywiście ta rozpiętość jest duża i wszystko zależy od dochodu poszczególnych podatników. Każdy z nas, kto wypełnia zeznanie, dochodzi do takiego momentu w wypełnianiu zeznania, gdzie pojawia się pole należny podatek. I w tym momencie zależy, jaka ta wysokość tego należnego podatku jest, wyliczamy ten 1%. Z tego, co ja obserwuję i my wszyscy pracując w aparacie skarbowym, że jest ogromna wola wszystkich klientów, bo przecież to nic nikogo nie kosztuje,
No właśnie, to jest ważne. Nic nikogo nie kosztuje, to jest tylko i wyłącznie wskazanie, bo jeżeli ktokolwiek nie wskaże, to ten 1% idzie to gdzieś tam do wspólnego kotła, jeżeli tak można powiedzieć, i na pewnym etapie gdzieś tam u góry rozpocznie się proces dystrybucji. A tak my już w tym momencie, kiedy składamy, decydujemy o tym, gdzie i do kogo ma to trafić. Rozumiem. Że 30 zł to nie jest tak mało wbrew pozorom, tak? Czasami te środki pomagają pomnażać dalej, na przykład fundusz w fundacjach czasami, tak? 1% pozwala wzmocnić fundusz stypendialny na przykład, tak? Więc no, to są też takie środki, które pomagają i dokładnie, to nic nas nie kosztuje, tak? To jest po prostu nasza dobra wola i to jest genialny mechanizm takiej redystrybucji środków jeszcze jakby na naszym poziomie, powiedzmy, tak? My możemy wskazać organizację, z którą sympatyzujemy, którą się identyfikujemy, jej działania są dla nas jakoś bliskie, tak? I dzięki temu też możemy wspomóc osoby, które korzystają z kolei pomocy tych organizacji. Proszę spojrzeć, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Jak Państwo pamiętacie, w początkowej fazie, kiedy my decydowaliśmy się o tym, o przekazaniu 1%, podatnik musiał pójść, dokonać wpłaty, mieć dowód tej wpłaty. Jest to znaczne ułatwienie, tak, że nie musimy wpłacać tych pieniędzy do kasy, tylko po prostu rozliczając się zaznaczamy, no właśnie, gdzie i co zaznaczamy w zeznaniu podatkowym? Trudno tutaj akurat w ramach tego programu wskazywać poszczególne pola, bo to wszystko zależy od tego, kto jaki kod formularza składa. No, najczęściej tym popularnym kodem jest PIT-37 i jeżeli my otworzymy i będziemy wypełniać ten formularz, to tam na trzeciej stronie dojdziemy do takiego momentu, gdzie musimy podać i są to dane niezbędne, żeby to zeznanie było prawidłowe akurat w tym kontekście. Muszą być nazwa organizacji, musi być podany KRS i musi być ten wyliczony, obliczony tam, zaokrąglony do dziesiątek groszy, należny procent. Gdzie można znaleźć informacje na temat organizacji, którym możemy przekazać nasze pieniądze? Aktualny wykaz znajduje się na stronie, może pozwolę sobie podać pełny adres internetowy, www.mpips.gov.pl. Tą sprawą zajmuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i tamże wszelkie typu dane są na bieżąco aktualizowane i się znajdują na tej stronie. Ja bym chciał jeszcze dodać, bo to jest rządowa strona, która zawiera informacje o wszystkich organizacjach, natomiast nie zapominajmy właśnie o elbląskich organizacjach i ja tutaj z kolei jakby zaprosiłbym do odwiedzenia strony Centrum Organizacji Pozarządowych, to jest cop.elblak.pl. Tam są wykazane wszystkie organizacje z tymi danymi, które są niezbędne do wypełnienia w zeznaniu podatkowym. Oczywiście decyzja należy do nas jako podatników, komu chcemy oddać nasze pieniądze. Na ten temat myślę, że będzie można by było mówić jeszcze wiele. Niestety czas nas ogranicza. Na pewno spotkaliście się Państwo z ulotkami i plakatami promującymi akcję 1%. To co ważne, jeden wielki, mały procent. Sami możemy decydować, na co przeznaczymy nasze pieniądze, komu pomożemy. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.